Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć z tej strony Kuba. I dzisiaj odcinek na temat chaosu. Wojownicy chaosu. Płacz o świecie. Era śmiertelników dobiera końca. Czas przechodzi w zapomnienie, a gwiazdy spadają z nieba. Przerażające stworzenia nocy roją się w ciemności, czekając na moment, w którym zdobędą świat. Głupcy. Szukajcie ratunków w wierze bądź szaleństwie, nie ma bowiem bezpiecznej przystani. Oto świt rządów chaosu. Egrim van Horstman, czempion Cincha. Wewnicy chaosu, hordy chaosu, czciciele chaosu, chaos niepodzielny, północni barbarzyńcy lub zwyczajni ludzie z północy to nazwy nadawane rasie dzikich, wojujących ludzkich barbarzyńców zajmujących surowe i niewybaczalne ziemie najdalej na północy. Na ziemiach, które ludy Starego Świata nazywają pustkowiami chaosu. Dla wszystkich, którzy stają przed wojownikami chaosu, jasnym staje się fakt tego, że są oni wrogami wszystkich innych ludów świata. Ich niezachwiana wiara w niefrasobliwy i sadystyczny panteon starożytnych i złych bogów nadaje im jednoczący całe hordy motyw, popychający ich do dalszej walki o zniszczenie wszystkich śmiertelnych narodów świata i zniewolenie ocalałych w piekielnym królestwie chaosu. Ze wszystkich zagrożeń, przed którymi staje Stary Świat, żaden nie zaszczepia tyle strachu i cierpienia w sercach ludzi, co czciciele chaosu. Jako niewolnicy w ciemności każdy z nich musiał oddać całą swoją wolność na rzecz rujnujących mocy. Jedni uczynili to dobrowolnie, ale są i tacy, którzy czuli, że nie mają innego wyboru. Sam chaos jest siejącym zepsucie wpływem ogarniającym znany świat. Jest niczym mroczny, złośliwy rak, który pożerał umysły wszystkich śmiertelników. Nie ma takiej rasy, niezależnie jak szlachetna i potężna by ona nie była, która mogłaby ustrzec się od barbarzyńskich inwazji z północy. Nie ma również rasy odpornej na zwodnicze szepty mrocznych bogów. Niemniej ze wszystkich śmiertelnych ras świata, na które chaos wpływał w mijających wiekach, najliczniejsze grono wiernych sług zgromadził wśród rasy ludzkiej. Ludzkość jest swego rodzaju paradoksem, jako że choć uważa się ich za największych obrońców w walce z mrokiem chaosu, są także najliczniejszą rasą wśród wojowników chaosu i to zazwyczaj ludzie piastują wysokie stanowiska w hierarchii. Zepsucie chaosu biegnie głęboko w ludzkim krwiobiegu, a jego wpływ na historię ludzi ukształtował powstanie przynajmniej kilku ludzkich narodów. Z północnych pustkowi armie mrocznych bogów atakowały ziemie położone na południe raz po raz, wykrwawiając napotkane populacje bez powodu. Plądrując wszystko, co tylko nie było przebite gwoździami, i szerząc zniszczenie w wielu królestwach Starego Świata. Niezależnie od tego, jak wielu tych maruderów zginie, niezależnie od tego, jak wiele inwazji zostanie odepchniętych i jak wiele wrogich armii zniszczonych, hord chaosu nigdy nie da się tak naprawdę pokonać. Zazwyczaj po kilku latach relatywnego pokoju wojownicy z północy raz jeszcze najeżdżają południe i rozpoczynają swój niszczący cykl raz jeszcze. Tak długo jak długo chaos pozostanie na świecie, tak długo jego powierzchnie będą zamieszkiwały złe, chytre istoty, gotowe służyć mrocznym bogom. Znane ludy w służbie chaosu. To co sprawia, że są tak niebezpieczni, to to, że oni naprawdę wierzą w rzeczy, o których mówią. Mówią, że są wybranymi wojownikami starożytnej mocy, której jedynym celem jest zniszczyć wszystkich, którzy się jej opierają. Z takimi ludźmi próżno paktować. Jako, że ich każdy wierzenie jest zniewolone ideą zniszczenia naszego świata, ideą, która dla nich jest ich świętym obowiązkiem. Caryca Katarzyna, królowa lodu. Początki historii wojowników chaosu są związane z genezą zarówno chaosu, jak i samej rasy ludzkiej. Na długo przed przybyciem pierwszych ludzi do żyznych krań Starego Świata, świat był zielonym rajem strzeżonym przez prastarych, pradawnych. Jak wiadomo, po upadku bram polarnych, chaos zaczął wlewać się do rzeczywistości, przemieniając, wypaczając i mutując wszystko, co stanęło na drodze jego mrocznej sile. Po opuszczeniu świata przez pradawnych i stworzeniu przez elfy Wortexu, zagrożenie ze strony chaosu zdawało się być zażegnane. Przynajmniej na razie. Nie oznacza to jednak, że potrzeby chaosu i jego energia zostały całkowicie wyeliminowane z tego świata. Chaos, choć osłabiony, musiał jedynie odbudować swoje siły i ufortyfikować swoje dawne przyczółki w oczekiwaniu na dzień zemsty. Ludzie z północy. Śpisnem słodkim dziecie moje, dopóki nie ujrzę pochodni, nie uciekaj, i sensu nie ma, bo twój czas nadchodzi jak nadchodzą ludzie z północy. Kołysanka z północnego Kislewu. Ludzie Północy to termin używany do określania barbarzyńskich ludzkich plemion żyjących na pustkowiach chaosu, w Norsce i na wschodnich stepach. Choć fizycznie są ludźmi, trzeba im również oddać, że w porównaniu z mieszkańcami Starego Świata są znacznie silniejsi i mają więcej wigoru. Żyjący w cieniu chaosu od stuleci, ludy norski, Kurgan, Hungów, Dorstangów, Tongów i różnych innych plemion rodzą się i wychowują w wierze w bogów chaosu. Z uwagi na to, niewielu członków tych dzikich plemion omijają paskudne, widoczne gołym okiem mutacje. Wśród ras południowych ludzie z północy są powszechnie nazywani maruderami, jako że większość ich kontaktów z resztą cywilizowanego świata opiera się na najazdach łupieszczych, konnych band zbirów i wyprawach morskich, plądrujących wybrzeżne osady imperium i jeszcze odleglejszych ziem. W bardzo odległej przeszłości większość, jeśli nie wszyscy przodkowie ludzi z północy pochodzili z tych ludzkich plemion, które zawędrowały na północ w jednej z wczesnych fal migracyjnych ludności do Starego Świata. Podczas gdy bardziej cywilizowane plemiona osiadły na ziemiach Tilei, Estalii, Imperium i na ziemiach Księstw Granicznych, inne plemiona maszerowały dalej przed siebie do momentu, gdy koniec końców dotarły do lodowej tundry, która oddziela równiny wschodniego stepu od zamarzniętych pustkowi chaosu. Przebywanie przez te ludy w bezpośrednim pobliżu północnej bramy Osnowy jest jednoznaczne z tym, że z czasem roczni bogowie rozpoczęli proces mącenia w umysłach ich przedstawicieli. Ci, którzy nie zgięli kolan przez bogami chaosu, byli zmuszeni do przeprowadzki na południe, jak miało to miejsce w przypadku ludów gospodarów i ungolów, dawnych plemion ze wschodnich stepów. Ci, którzy postanowili zostać, koniec końców stali się wielcy i silni. Ci sami ludzie porzucili zalety życia w cywilizacji na rzecz stania się wielkimi wojownikami. W wyniku setek lat wpływu chaosu na umysły i dusze ludzi z północy, koniec końców ich narody zaczęły masowo mutować i popadać w społeczną stagnację. Podczas gdy ludy z południa zaczęły rozwijać swoje potężne, dobrze zorganizowane królestwa, ludzie z północy dewoluowali do postaci dzikich prymitywów, żyjących w odizolowanych plemionach rozrzuconych po całej północy. Niemniej setki lat życia w trudnych warunkach sprawiły, że ludzie z północy stali się prawdziwymi twardzielami. Ich naturalny wzrost i siła sprawiają, że nie można ich porównywać nawet do najsilniejszych wojowników z południa. Na dzisiaj to by było tyle na temat chaosu. Dzięki za wysłuchanie.